Każdego dnia tysiące warszawiaków wybiera metro jako początek swojej pielgrzymki. Dlaczego odgrywa ono tak wielką rolę w naszym życiu? Przenieśmy się na Muciny. Od kilku lat są one jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w Warszawie. Kluczowym dla wydarzeniem było wdłużenie pierwszej linii metra. Jednak dla niektórych mieszkańców Młocin pozostają one jedynie schronieniem pozwalającym przetrwać noc. Oto Homo ambulis, człowiek chodzący. Rozpoczyna on właśnie swój codzienny bieg w kierunku terenów łowieckich, zwanych pracą. Musi się jednak śpieszyć, obudził się później niż zwykle. W swojej podróży mija ekspresową obwodnicę Warszawy, pod którą znajduje się stacja metra Marymont. Razem z przebytymi kilometrami otoczenie zmienia się. Możemy zaobserwować, iż krajobraz nowoczesny komponuje się z historycznym. Historia warszawskiego metra rozpoczyna się jeszcze przed II wojną światową. Wszelkie plany jednak zniweczył jej wybuch. Budowa pierwszej linii metra zaczęła się po zniesieniu stanu wojennego w 1983 roku, a zakończono ją w 2008 roku. Homo ambulis jest u kresu swojej wędrówki. Spotyka jednak samca alfa z gatunku Homo urbanus, swojego szefa, który śledził swoją ofiarę już od kilku stacji metra. Jest on wściekły z powodu spóźnienia podwładnego. Okazuje wyższość i sugeruje podróżowanie metrem jako szybszym środkiem transportu. Budowa metra miała znaczący wpływ na wykształcenie zdolności do nowych migracji u gatunku Homo urbanus. Gatunek Homo urbanus ma znaczącą przewagę ewolucyjną nad gatunkiem Homo ambulis, dzięki temu, że może on przebyć o wiele większe odległości w ciągu dnia. Nauczony przez doświadczenie, Homo ambulis czyni kolejny wielki krok w stronę zastosowania się do życia w nowoczesnym świecie. Czytał Robert Chromik.